Ach. No i tym pięknym akcentem witam was bardzo serdecznie w nowej serii. Czyli... Oj, co mi się stało? Jak ja wyglądam? Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie w Minecraft. Nowe początki. Jestem niewidzialny, jak widzicie. What the fuck? Dobra, zmieniłem shadery, witam, tak to wygląda, tak ja wyglądam, witam was bardzo serdecznie na nowym świecie, nowej serii. Tak, paczka jest podobna do paczki, która była na kanale Promido, jeśli ktoś oglądał, to pozdrawiam. Tak czy siak, jesteśmy na szczycie góry, to jest nasz spawn. Więc ja sobie bym tu zaznaczył... gdzie moja mapa? Tu. Ja bym sobie tu zaznaczył, gdzieś tu to było, że tu mamy spawn. I chodźmy, pójdźmy gdzieś... tu był spawn. Zaznaczyłem w złym miejscu. No dobra, wiecie, o to jest blisko, tak czy siak. Jesteśmy na nowym, pięknym świecie. Jest tu naprawdę ładnie. Dobra, zejdźmy sobie i słuchajcie, jest tu naprawdę dużo modów, jest tu fajna mgła, to też widzicie, mamy fajne drzewka i to, o takie sobie drzewko bym sobie chciał. Na potrzebę też tej serii stworzyłem sobie specjalnego skina, jakiego też widzicie z pelerynką z Twitcha, no bo postanowiłem, że tak to będzie wyglądać zarąbiście. I realnie, in real life, mam tę samą koszulę fioletową, ale nie mam takich spodni, więc to jest jedyne, co się różni. Tak czy siak, właśnie, jak widzicie, do góry będzie cały czas się pojawiał mikrofon, jak będę mówił, bo nie umiem, nie pamiętam, jak to się wyłączało. Jesteśmy na dość rozbudowanej paczce modów. Jak widzicie, tu mamy 56 zakładek, więc jest naprawdę nieźle. Mamy też oczywiście tekstur paki. No i mody oczywiście, bo bez modów to nie byłoby to samo, nie byłoby to tak samo ciekawe, jak jest z modami. Dobra, wow, okej, mamy ośnieżone, co ja gadam, mgłę, tak, zamglony las i udajmy się tam. Ale zanim to masz może Minecraft Premium, dużo wolnego czasu i lubisz grać w Minecrafta? Ten film jest dla ciebie. Szukam osób do serii fabularnych w Minecraft pod nazwą Fabularni. Będziemy nagrywać serie minecraftowe, ale nie tylko, z innych gier możliwe, że też. Póki co będzie to głównie Minecraft, no i też serie z Marvela w Minecrafcie. Zapraszam do opisu, gdzie jest link do Discorda, gdzie macie wszystko ładnie podane, rozpisane. No i co, rekrutujcie się już dziś. Widzimy się na nagrywkach. O, widzicie, jak ta świnia się ładnie porusza, jak ona się pięknie prezentuje. To wszystko tylko na tej paczce, zobaczcie. Weź, idź. O, widzicie? Piękne. Naprawdę piękne. O, berisy. Jagódki. Dobra, mamy jagody. Słodkie jagody. Pójdźmy sobie tu, bo na minimapce widzę sobie tam wodę. Więc tam się udajmy. Powiem tak, jest to druga próba, bo w nocy nagrywałem, ale to nie było to. To nie było to. Okej. Okay. Jest woda. I mamy ląd. Oj. Trochę nam się teren wczytywał. Maliny. Weźmy sobie malinki. I siu. Jak to wygląda? Pięknie to wygląda. Ale... co to był za dźwięk? Co za dźwięk? Żyliście? Trójzęby! Ła! Okej! Okay. Utopiec! Ła! O nie, 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 my nie chcemy umrzeć. Nie, 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 o nie, 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 nie. Okej.
Okej, okay, wow. Pierwsza przygoda za nami. Nie spodziewałem się tego, ale dobra. Lasek tych ładnych drzew. I chyba widzę to, co chciałbym widzieć. Ta jest, mamy tu skrzynkę, a w niej Pingot Pet. No zapewne czytam coś dalej, ale mamy peta. Find ore on dungeon. Okej. Okay. Bardzo fajny pet. Myślę, że nam się przyda. Myślę, że to nam się przyda na pierwszym slocie, jedzonko. I no, musimy przetrwać. Musimy znaleźć miejsce na nasz domek itp. No z pewnością, widzowie, to nie będzie takie hop-siup. Ze względu na to, że będziemy musieli sobie radzić tu z różnymi warunkami tej gry. Po prostu robić różne rzeczy itp. Więc to nie będzie takie samo jak każdy survival i też jak było na kanale Promilo. Bo trochę się ta paczka różni od tamtej i po prostu to nie będzie to samo. Więc wiecie, idziemy sobie. Wszedłem w drzewo. Widzę tam pieski za mną. Oj. A, one są na króliki. Dobra, dobra. Au, au, au. I tam jest polana. Co? Biom arktyczny. Udajmy się tam. Mam od spawna już jesteśmy 410 kratek. A to wchodzimy dalej. Udajmy się tam na Antarktydę. Bo to Antarktydę, no biom zimowy, no wiecie. Ja tak sobie po prostu mówię teraz Antarktyda. Tak jak mówiłem, jest to bardzo rozbudowana paczka, posiada chyba 65 modów, jakoś tak. Sam oczywiście ją tworzyłem, więc wiecie. No, jest naprawdę ładna, fajna, przyjemna. O, rybki. I też możemy sobie backflipa walnąć. Uiii. No, trzcina, trzcinę sobie weźmy. Trzcina się zawsze przydaje. Na kiedyś, tak. Mamy lawę. Miśki polarne, wow. Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy tu, dotarliśmy. I co my tu mamy? Dynia i jęczmień. Weźmy to, bo to się chyba tylko na tym biomie pojawia. A chciałbym w przyszłości sobie zrobić jebistą, fajną, dużą farmę tych rzeczy. Co to? Aż mi się przypomina pierwszy Candy Craft. Jeśli ktoś za czasów Candy Crafta, to pozdro. Wow. To robi niesamowite, gigantyczne wrażenie. Ale mamy tu liśki. Dobra, nie gońmy ich. Dajmy im spokój. Tu mamy pieska. Słuchajcie, widzicie to, jaki on jest piękny. Ale nie mamy kości, niestety, by go oswoić. No, muszą sobie poradzić w ciężkich warunkach atmosferycznych. A mi dolegają lekkie ścinki poprzez wczytywanie terenu. Ja bym poleciał tam na tą polanę, co tam była. Bo jednak cały czas być w biomie antarktycznym, zimnym itp. To takie fajne to nie jest, więc wiecie. No dobra. Tu mamy jakąś dziurę, ale tam schodzić nie będziemy. Chociaż dosyć pokaźna ta dziura. Fajna, fajnie. Oj, nadchodzi noc. O, widzę wioskę, dobra. Jest super, świetnie, mamy to. Mamy to! No, jednak nie byłoby tu piękniej. Dobra. Idziemy sobie tam. Dalej. O, jest chatka. Jest tam ta chata. Prawie 600 kilosów, można powiedzieć, hehe. Od spawna. Ciekawe, ile kilometr to jest w Minecrafcie, 100 bloków? Ciekawe, ono. Creeper, który również ma animację. Jak wszystko tutaj. Lisy też mają lepsze animacje. Liski.
Co to jest za chata? Wasz domek liski? To jest całkiem możliwe. I mamy roślinkę, doniczkę z grzybkiem, no i prowizoryczne łóżko raczej na to, na którym stoję. Ale raczej tu nie zasnę, ja spędzę dzisiejszej nocy, więc musimy coś wykminić. Mamy też tę książkę. Dżem malinowy. Wow. Kabaczek spaghetti. What the fuck? Mogę mąkę zrobić, ale po co mi mąka? Nie wiem. Zróbmy mąkę. Na pewno przerobię to, co mam, na jeszcze więcej nasion, ponieważ z nasion i tak dostanę to i sobie zaoszczędzę miejsca w eku, więc to jest naprawdę mądre posunięcie. I no. Uj! Okej, okay. Szkoda. Okej, kiedy to skończone? Zombiaki. O! Fuck, nasza pierwsza śmierć. No w ogóle dałbym... O Boże, co to jest? Ło! To wygląda strasznie. Dałbym listę śmierci, ale zgubił... Omygy! Zombie... Ała! Zombie villager na... na wiśniaku chciałem powiedzieć. Na kurczaku. Dałbym listę śmierci, ale nie mogę znaleźć. Gdzieś mi się zgubiła książka z takimi komendami przydatnymi, więc no. No, 8 czanków jednak sobie damy. No dobra, pierwsza noc. Nie. Tak, pierwsza. Moja pierwsza noc. No, no tak się mówi, nie? Że noc zachodzi. Nie, to się mówi, że księżyc zachodzi. Noc zachodzi, ten. Romil, czyli bag. Część kolejna. To. What is this? Czy to jest... Tak! To Wisnia. Karel Fryz Wisniewski. Miło pana poznać. Dobra. Siekierę potrzebujemy. Ale najlepiej kamienną, więc pierw sobie zrobimy kilofik i się wkopiemy. Mój FPS. Ale ładnie to wygląda. Gdybym nie tam te półwczytane drzewo, to jeszcze ładniej by to wyglądało. Widzowie, nowy początek. Dobra. Czas się lekko wkopać. Cyk, cyk. Okej. Kino. Miecz, siekiery, dwie siekiery. Piecyk inną razą, więc dobra. Mieczyk, kijow, dwie siekiery. A, dwie siekiery. Cyk. Wow, jaki fajny dźwięk. Mamy wiśniowe rzeczy. Drewno. Zarząd. No wiecie, o co chodzi. Mogę sobie zrobić krzesło. Nie wiem po co, ale sobie zrobię krzesło. Półkę, też sobie zrobię półkę. Stół, też sobie zrobię stół. Czemu ja robię niepotrzebne mi rzeczy? Nie mam pojęcia. Dobra, weźmy to. Sobie pójdźmy. Staw. Już odrosło, okej. Tam się coś fajczy, jara.
właśnie, będzie Smocza Krypta. Jeden odcinek jest już prawie cały nagrany. I tak, Królówki. Tu mamy portal. Ładne tak czy siak. Jedwabny dotyk. Co z tego, że nam się szybko zniszczy? Pana przed ogniem, git i zegar. No może być. Chwila. Stwórzmy se... śpiwór? Co to jest? Sofa. Sofia. Nóż. Okej. Obsydian se weźmy. Dajumenta i też... Ostały se weźmy, co to było? Chona przed... Czym? Ogniem. Mamy to! Ochrona przed ogniem. I zjegar. Nie wiem po co, zostawię tu ten crafting. I tak jak już mówiłem, Minecraft Daredevil będzie reedycją. Raczej nie będę od nowa nagrywać pierwszych dwóch odcinków. Po prostu zrobimy kontynuację. A jeśli chodzi o... Wow. Po prostu wow. A jeśli chodzi o Sims Life, to Sims Life jest w fazie budowy! Ach, dokładnie tak. Sims Life jest w fazie budowy, jest cały czas, są nad nim prace, jest pisany, planowany, scenariuszowany, budowany. Niedługo może pierwsze screeny wam wlecą, albo nawet już wleciały, albo wlecą w montażu. Nie mam pojęcia, fajna góra. Tak. Widzę tam chyba villagersów i widzę tam coś jeszcze białego. Co to jest, nie mam pojęcia, ale... Co? Drzewa. Drzewa, to są drzewa. Oj. To tu chyba jednak nie chciałem przyjść. O mój Boże, pillagery. Pillagery? Pillagersi. Co to było? I don't know, ale... Zauważyli mnie. Jest ich mały obóz, biwak. Chciałby się tam dostać, bo tam mają jakąś skrzynkę. A w skrzynce może coś być ciekawego. Bo ja na 100% zginę zapewne. Mając pół HP. Nie wiem, czego oczekuję. Chociaż w sumie zginąć byłoby spoko, bym miał full HP. Czego raczej zaraz dokonam. No dobra, jest tam. Mają zakładników w postaci villagerów. Strzel. Ale piękna animacja. Czemu nie strzelasz? O! Okej. To było przyjemne, jak można to tak nazwać. Ale są pięknie zanimowani. Wow. Pięknie, pięknie. Ten dalej się zastanawia. Strzej czy nie strzej? Hmm. O, strzelił. Okay. Może powiedzieć, że ja go też strzeliłem? Mamy, przejąłem tę wioskę. Właśnie, możemy się też blokować, jak w starym Minecrafcie. Co? Mogę bić? What? Dobra. Siemano. Może ja ich nie będę wypuszczał, bo może kiedyś mi się przydadzą. Name tak, o mój Boże! Dirt niepotrzebny, to też niepotrzebne. Strzały spoko. Name tak. Wow. Kusza. Okej, okay. Ej, strzały będzie. Jaka animacja! What the fuck, tego się nie spodziewałem. Nie ma takiej animacji, ale... What? Ale na multiplayer by to wyglądało zarąbiście. Nie no, mega. Dobra, idźmy tam do góry, bo tam jest coś białego na mapie. Bo mamy tu jeszcze fajne mody. Nie wiem, czemu powiedziałem fajne mody. Ale mamy fajne mody. Także no. Survival z promilem, let's go.
Żelazo, 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 o, żelazo, o, żelazo, 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 żelazo. O tak, to są widoki, dla których warto żyć, widzowie. I też tu się zatrzymamy dzisiejszej nocy z tym pięknym widokiem. Idziemy sobie po prostu, widzowie, spać. Najzwyczajniej w świecie pójdziemy spać. Słońce już zaszło, zachodzi. A my potrzebujemy crafting table. Potrzebuję bardzo plecaka. Ale to bardzo. Czy śpiwór jest lepszy niż ten? Chyba tak. Co to jest? Końcówka węża. Jakiego kuźwa węża? Stwórzmy sobie śpiwór. Co to jest w ogóle? Plecy i dowolny. Co w tym chodzi, to pojęcia nie mam. Mamy śpiwór. Wiem tyle, ale... Bak... Nie. Plec... Mamy pleca. What the fuck? Tak, mamy plecak, ale by go zrobić, potrzebujemy skóry, potrzebujemy śpiwór, złoto i zbiornik plecaka, do którego potrzebujemy żelazo i szkło. Czyli w sumie mamy, powiedzmy, wszystko poza szkłem. Dobra, idziemy spać. Pierwsza noca. Noc za nami. O, ale ja się wyspałem. Wow, wow, wow. Dobra, bierzemy śpiwór, zostawiamy crafting, idziemy dalej. Ach, czas dalej przemierzać świat, kroczyć po tej krainie dumnie, ciesząc się życiem, na ile jeszcze możemy. A, bo to liście. Okej, tu mamy coś. High grass. Fajna taka trawka. A mamy całkiem... Dużo, sporo, coraz więcej. A tu... A, wysepka. Myślałem, że to jakiś statek. Dobra, no. Polecimy tam. Uiii, umrę. Nie umarłem. Umarłem! XD! Piękna śmierć. XD. Dobra. Tego nie było, to się wytnie. Pływamy sobie w pośród kałamarnic. Wow, i gonią nas utopce. Fajna jaskinka tam. Taka zatoka, można powiedzieć, wręcz. Ach, trawa. To mi dla achievementa mógłbym w coś sobie strzelić. Fajnie by było. Chociaż nie wiem, czy jest osobna achievement strzelania z łuku kuszy, czy to jest jeden i ten sam. Tego nie mam pojęcia. Okej, dotarliśmy na dość całkiem fajny, spoko teren. Nie licząc tych mur. Bym musiał je wyłączyć. No ale dobra, teren jest naprawdę niesamowity. Wow! Naprawdę! Wow! Niebieski grzyb jakiś. I znowu to. Całkiem ciekawe. Ale lecz... My przyszliśmy się tu osiedlić. Jak to pięknie wieje. Omegy. Pięknie zanimowane. I od razu apeluję, uprzedzam i mówię, ogłaszam oficjalnie. Nie podaję paczki, ani modów, ani informacji na temat tej serii. Dobrze, Kusko? Rozumiesz mnie? No, ona się obraziła, bo chciała paczkę, ale nie. Nie. Ale fajna świnka. Dobra, 500 kratek od spawna.
My idziemy do tytułowej bazy, którą będziemy musieli sobie dopiero zbudować. Nie, w sumie ten teren jest ciurowy. Czy ja znajdę kiedyś miejsce na mój dom? To jest bardzo dobre pytanie. Au. Ała. Moje FPS-y powiedziały... Ała. Nic nie widzę w tej trawie. Ale jest zajebista, żeby sobie tak schować domek za tym. Naprawdę. Czemu wszystko tak nagle ucichło? Dosłownie wszystko. Wiatr, muzyka i tak dalej. I wow. 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 No, robi to całkiem niemałe wrażenie. Było dość spore. Narcyz. Weźmy sobie narcyzy. Nie wiem po co. Ale no. Ui, uda się! I się udało. Piranie tu na szczęście. Chyba nie ma. Mam taką nadzieję. Dobra. Mam pomysł. Tepniemy się na spawn. Pójdziemy po prostu w tę stronę. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi, poprowadzi. Tu jest fajna zatoczka taka. Jesteśmy na Mlecznej Dolinie. Kto pamięta Minecraft Mleczna Dolina, coś ci to przypomina? Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. Pozdro dla rolnika, jeśli to oglądasz. Nasza dolina była zarąbista. Super, ekstra, świetna seria. Znowu to trawa, nie no. Powali mnie to. Koniki. Piękne konie. Łowce. I wzgórza góry. I wzgórza. Oraz kanion. El kanion. Kanion. Uj, widzę tam nowy biom. No dobra, wejdźmy tam. Zobaczymy, co tam jest. Co się tam kryje. W sumie to blokowanie jest lepsze, bo nie potrzeba tarczy. Tylko robicie wi i jesteście zablokowani. Lush Cave'y. Super, świetnie. No. To jest chyba mega tajga. Takie bojowe drzewo. Ciekawie, czyli to jest mega tajga. A tam widzę chyba fajne miejsce na oświetlenie się. Wioska!
O. Pomarańcze. Okej. Tu jest fajne miejsce na dom. Zupełnie jak w Minecraft zaginiona kraina. Kto pamięta, to co jest z kanału Promino również pozdro widzowie. Ale niestety nie odbyła się ona, ponieważ mój pędek, na którym miałem ponad 100 odcinków, pierwszy to była jedyna seria, z której miałem tak dużo odcinków. No niestety pędek się zepsuł i seria powiedziała papa, a ja bym się tu osiedlił. No szkoda. Szkoda, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. A fajne tam były odcinki, nawet miniaturki miałem itp. Wszystko szlak trafiło. Szkoda. Dobra. Crafting lag. Śpiwór, który bym sobie przemalował. Przefarbował, przemalował. Jagłotki. Jagusie. Dobra, stwórzmy sobie dwie skrzynie. Bo dwie skrzynki z pewnością nam się tu przydadzą na razie. No i świetnie. Zróbmy sobie stoliczek. Zróbmy sobie krzesełka. I półeczki. Porobić to. I łączą się wspaniale, ale są, mamy krzesło, żeby sobie usiąść, więc super, świetnie. I zaraz widzowie skończymy ten odcinek, tylko jeszcze sobie tu postawię pochodnie i lecimy w kimę. Tyk. Przy samej, ale to samej wiosce. Oj, nie chciałem dwóch postawić. No i dobra, jeszcze cyk tu. O, przy samej pomarańczy, więc też jedzonka mamy, będziemy mieli dość sporo. Dzięki za ten odcinek, widzimy się w kolejnym odcinku z Minecraft Nowe Początki. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję, no i zapraszam was do fabularnych Eluwina. Pa, 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 pa.